kolejna 50 rapy i pieczemy kiełbaskę. Ale jak dym, jak Birkenau. A Polacy też mordowali. I teraz gadaj z nimi. Mucha, Murzynek. Dzień dobry, Murzynku. Jak pan mówi na psa? To jest rasizm. No co, polubię? Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. No pan to zorca, Polsko nas chodzi. A powiedz tą historię z tymi dranami. Co ty myślałeś, że tam to też za jakimś tym przesłym, to ten bokser, co sprzecz chyba tam był. Któryś. Co tam była taka ich meta i tam były takie gigantyczne jak te, jak uda te drzany. No tu na tej tamy. To Michał, my z Michałem jak mówiliśmy, bo my myśleliśmy w nocy, to w nocy. Dzień to taki nie widać było. Ale w nocy to takie potężne klenie się niby wywalały na końcu, takie hup, a teraz potem patrzyłem, jak się nauczyłem robić brzęb, patrzyłem na te spławy, to wiem, to brzęb się wywalały. Na takiej wodzie, o, na takiej wodzie. Ale to, pamiętasz Michał, jakie to takie klocze? I zawsze tak gadaliśmy, o, ale tam to klenie, no, nie możemy tam dosięgnąć, a tam na to brzany, wielkie potężne. Nie wstydź się, pokaż twarz do kamery, no, niżej tak, o, dzień dobry, zobaczcie tutaj, on nawet nie wie. Michał? Ja nawet nic nie wiem, i dobrze. Ale grzeje. Będą patrzeć się w autobusie na ciebie, będą tak pokazywali, o, to łąk, ten to on to, ale on ma na twarzy, o. Nie, to grzeje jak wiwer tłoki. Nie, ja to od razu Buda mówię, ja to nawet nie chcę z nimi gadać, rozumiem, z robactwem, ja nie gadam z robactwem. Dobra. Jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Słońce rozpala nagie ciała. Tak, jak dobrze mi, jak dobrze mi! Jeszcze wiesz, ja rozumiem, gdzie... Sandacze na bulwarach! A dyskoteka u Sebastiana gra! To zgwałcili w jakimś markecie sprzątaczkę, a chłopaka wzięli go, zgwałcili, żeby butelkę w dupę wsadzić. No, standardowo. A żeby nie było szumu, to wyrzucili go do innego szpitala, żeby cicho było. Pan się nie boi, panie śmierci? Każdy tak mówi. Nie się podatki boi śmierci. Bo śmierci podatki to są rzeczą pewną. ZUS-u się boi. Pan się nie boi. Führer nad nami czuwa. Zadzwonił coś tam tatuś. No, dzwoni, Cydek. No i coś tam mówi, stara baba, 50 lat, a ten synek tak, posłuchał, to nie taka stara. Ja pierdziele, ona nie ma 30 lat chyba, słuchaj. Ma 20, nie, ma 28 lat. No, 20 par lat i lubi stare baby. Nie, bo on się nauczył je kręcić. Ale wiadomo wtedy, o co chodzi. Najpierw miał 50-letnią, a teraz ma tą 60-letnią. Przypływa Włodek. No już wie co, przypływa Włodek z pokolenia na pokolenie. I mówi tak, zobacz Paula, jaki to dzisiaj złapałem. Z tej wiatrowki w te suby, kurwa. Zaczęła się tak wkurwa mnie. Nawalony kiedyś jestem. I siedzimy na takiej piaszczystej skarbie. No on nie pił, nie, bo był szoferem. I tak kątem oka patrzę, że coś mnie obserwuje tego. Patrzę tak. Rękę opuszcza. Kopię tak dołek, że nie ten, i chrup, i nie ma peta, nie ma go. Raz, drugi, trzeci, czwarty, ten. Ja mówię, słuchaj, to teraz wykopuj te wszystkie pety po paru godzinach. Robal, to jest... Robal, który nie powinien być puszczony, a oni puszczają robal. Naszych tych repatriantów nie puszczają, tak robali puszczają. To jest... To jest banda. Banda Dudusia i reszta bandy. Znaczy, dobrze, że jeden Führerek padł, przychodzi drugi, tak jak w 45. Padło NSDAP, teraz przyszło UB, czyli NKWD. No, ludzie się cieszyli, no. Można się cieszyć, a z drugiej strony trzeba płakać. No taka prawda. Nie, ale to ta historia zatoczyła to, a teraz przyszło. Nic lepiej nie będzie. No, nie powinien nie szczepić. Nie, to nie jest szczepienie, to jest fenol. To skórny fenol, to co oświecimy. To jest tylko odwleczone w czasie. Pytanie... Kwestia genetyki, no jeżeli ktoś z natury ma dobre geny, no to jest odporny, zdrowy, nie choruje, nie ma jakichś chorób genetycznych przekazywanych z pokolenia na pokolenie. No nie mamy. No część chorób jest wywoływanych, typu Alzheimer, czy jakieś właśnie takie demencja u osób, które mają 40 parę lat, ale to też wynika z tego, że tak, jedzenie opłynięte w aluminium, kamerki w aluminium, mleko w aluminium, wszystko.
tylko w szklankach. Piwo. Zamiast szklanych, tak. W aluminiowych butelkach. Nic w szkle, nic w jakichś takich materiałach, które się nadają albo plastiku, z żywnością. To tak jak zobaczcie, macie te wszystkie marketowe mięsa, dlatego ja mówię piersi z kurczaka. O jest! Muszę powiedzieć, że już sam się zagubiłem, ale to gdzieś było tutaj. Prawdopodobnie. To była ta polana. To była ta polana prawdopodobnie. Tak, tak. To była ta polana, bo tam dalej już był taki gaj. I tu zejście było na tamę. To drzewo trochę poznaję. Tak. Powiedz, dlaczego nie wsadzisz całego, lecz pół. Wsadzisz troszeczkę, rozdrażnisz piteczkę i wuj. Tak, to była ta polana. Myślałem, że to łabędź, a to pies jest biały. No i nie ma już tych, bo to było, takie wikliny były. One 30 lat, jeszcze w zeszłym roku były te wikliny. Czy 2 lata temu. A tu już nie ma, już potem poobsiadały. Tu był rozłożony namiot. Z dziewczyną przyjechałem na ryby. I dziecko się wykluło. Piękne w czas. Na bank to było przed tym dużym drzewem, takim rozdwojonym. Ale tu się chyba stąd zaczynała ta polanka taka. No ta. Michał! A tędy chyba było przejście na tamę w ogóle. O. Zobacz, taki wąwóz był i tędy się szło na tamę. Przez taki lasek wiklinowy się szło i wchodziło się na potężne ryby. Tędy było zejście na tamę. Tyle lat temu. Ścieżka jest, ale to jest ścieżka. Niby pod takim drzewem. Kocham się raz, potem drugi, trzeci znów. Fajne czasy były. Dużo więcej ludzi było wśród ludzi. Kończymy imprezę! To co, robimy... Alo, Mili! Robimy imprezę, kontynuację w domu na live'ie? Dobra? Przychodzisz? Ta. No w bilarda grać i muzyki słuchać. Przychodzisz? Seba, przychodzisz? A na 10 minut 15? Nie, idę już. A na godzinę 3? Dobra. Żegnamy, żegnamy! Ura, pożegnajcie widzów! I przywitajcie ich na live'ie potem! Ura! Sława kokainie!